Daniel Zadrożny dla Sport Sektor. Ze mną jest Albert Sosnowski. Siemanko. Siemanko, dobry wieczór. Albert, jak podsumujesz dzisiejszą galę na COD Boxing Night 26? No, gala była zbyt zadowalająca. Wszyscy faworyci wygrali. No tutaj Rafał Włoszecki pokazał, że Joel Julio można go znokautować na tyle porażek, tylko 4 zwycięstwa przed czasem. Bardzo efektowny nokaut. Adam Balski walczył bardzo taktycznie, nie narażając się na bójkę, pokazał, że potrafi też wykorzystywać swoje atuty. Długi lewy prosty, bardzo dobre przyspieszenia, lewy prawy, ciosy na korpus. No, ta deklaracja na końcu troszkę zmartwiła nas, bo do końca nie wiadomo, o co chodzi. No właśnie, zaskoczyła się ta decyzja? Tak, zdecydowanie tak. No, oczywiście to myślę, że zostanie jakoś zweryfikowane i wyjaśnione w szybkim czasie. Natomiast tego, co słyszeliśmy, to było jego ostatnie wyjście do ringu. No, szkoda, bo w tym pojedynku pokazał, że potrafi boksować i umie to robić. I znalazł dobrą taktykę i ta praca, współpraca z Andrzejem Milczykiem przynosi efekty w postaci dobrego stylu wygrywania przez Adama Balskiego. Łukasz Połowiecki pokazał, że faktycznie jest w dobrej formie, że ta publiczność tutaj go pokazała, że przychodzi do niego bardzo mi kibicować. Te sukcesy w kickboxingu i te walki tutaj spowodowały, że ma swoją rzeszę kibiców. I tak jak jego deklaracja, że jeżeli będzie stadion, to on będzie w stanie zapełnić cały stadion i przyprowadzić publiczność. Czeka na kolejne wyzwania. On zdaje sobie sprawę, że późno przystąpił już do boksu i już nie ma zbyt dużo czasu, więc liczę na to, że ta współpraca, którą nawiązał z nokautem, pozwoli mu szybciej wejść w rankingi i zawalczyć z lepszymi zawodnikami. A podejrzewasz, dlaczego Adam Balski powiedział, że to jest jego ostatnia walka? Nie chcę tutaj snuć żadnych domysłów. Mam nadzieję, że tą odpowiedzią Adam Balski sam wyjaśni. Nie wiem, czy to jest związane z jakimiś sprawami rodzinnymi, czy sprawami biznesowymi, czy po prostu jakimiś niedomówieniami pomiędzy nim a promotorem. Jak gdyby, wiadomo, dużą zagadką jest, czy to też może być jakaś sprawa zdrowotna, ale miejmy nadzieję, że to się wyjaśni, bo to naprawdę było duże zaskoczenie, myślę, i dla publiczności, i dla jego kibiców, jak również dla dziennikarzy i myślę samego promotora. No, my tutaj rozmawialiśmy z Adamem po walce. Dosyć szybko nam odpowiadał na pytania, niecałe 3 minuty i poszedł do szatni. Powiedział tak ogólnie, że nie chce na ten temat się rozwodzić. Ja spekuluję tutaj, że to może chyba być związane tutaj z promotorem, ale tak jak mówię, nie chcę tutaj za bardzo w ten temat się wgłębiać. Pewnie Adam sam niedługo powie oficjalnie, dlaczego tak powiedział. Powiedz mi, a co sądzisz o walce Artura Górskiego? No, Artur, powiem szczerze, że ogólnie pojedynek Artura Górskiego nie za bardzo mi się podobał. Troszkę z tak zaawansowanym zawodnikiem ruszył do przodu za wszelką cenę. Chciał poszukać nokautu, troszkę niepotrzebnie wydawał się w wymianę. Oczywiście nie groził, natomiast jakby troszkę widać za bardzo chciał udowodnić, że potrafi takiego zawodnika znokautować. Wszystko robił na siłę. Sam koniec końcem udało mu się go znokautować i to chyba jest najważniejszy punkt tej walki. Natomiast jeśli chodzi o sam styl tej walki, nie podoba mi się ta walka. Wydaje mi się, że Artura zdecydowanie stać na więcej i tutaj myślę, że miał troszkę inny plan. Troszkę ta chłodniejsza głowa pozwoli mu lepiej boksować, bo z tego co widać było, ma umiejętności i naprawdę stać go na lepszy boks, a mimo wszystko jednak czasami potrafi się, jak to się mówi w żargonie pięściarskim, podpalić. I troszkę te umiejętności techniczne schodzą na gorszy plan, a jednak siłę biorą emocji, które są niepotrzebne z takim rywalem, który praktycznie był niegroźny i walczył o przetrwanie, a Artur mimo wszystko ganiał go za blisko, skracając dystans, nie wykorzystując swoich umiejętności, które ma. Brakowało właśnie tego spokoju i myślę, że jak ten spokój i to nabierze, to będzie walczył dużo lepiej. No ale tak jak też warto wspomnieć, to takie walki są potrzebne, łączą doświadczenia. Wie, jak się czuł w szatni, wie, jak wpłynęła też na niego ta duża ilość kibiców, którą zaprosił, która sprzedał bilety. Więc na pewno dobra lekcja i myślę, że on razem ze swoimi trenerami wyciągnie wnioski i kolejne pojedynki będą dużo lepsze w jego wykonaniu. Nie wiem, czy widziałeś, ostatnio Oskar Wierzejski też się wypowiadał na temat Artura Górskiego, że Artur go zaczepia w mediach społecznościowych, że chce tej rewanżowej walki. Oskar Wierzejski powiedział, że
on mu tej walki nie da, bo dlaczego miałby mu dawać, skoro go znokautował i Artur nic nie pokazał w tamtym pojedynku. Ja rozmawiałem już z Arturem, Artur powiedział, że nie chce już na ten temat rozmawiać, ale widziałem w Artura oczach, że on chce tego pojedynku rewanżowego, bo to jest jedyna jego porażka w zawodowej karierze z Oskarem Wierzyńskim. Według ciebie jakby taki pojedynek doszedł do skutku, już pomijając czy ma sens czy nie, no to na kogo byś postawił, kto jest dziś obecnie lepszym pięściarzem? Nie chcę spekulować, na pewno tutaj jest cała podrażniona ambicja i aspiracja Artura Górskiego. Nie wiem dlaczego Oskar Wierzyński, który go znokautował, nie chciałby się dogadać i przyjąć takiego rewanżu na dużo lepszych warunkach niż zostaje mu to proponowane. No wiadomo, dzisiaj ta walka jakby nie dała odpowiedzi na temat tego pojedynku. Zupełnie zawodnicy inni na klasę rywali między Wierzyński a ten zawodnik, który dzisiaj walczył, Artur. Natomiast Artur jest ambitny, wie, że tam popełnił sporo błędów, chce rewanżu. Ciężko mi jakby spekulować, jeżeli dojdzie do tej walki wtedy podczas przygotowań. Myślę, że na pewno faworytem był teraz pewnie Artur, bo z tego co mówisz, Oskar Wierzyński już raczej zawiesił rękawicę na kołku i nie ma raczej już pewnych propozycji, które by go satysfakcjonowały i nie wiadomo, czy w ogóle będzie kontynuować jeszcze karierę zawodową. Czy nie kusi ciebie powrót i ponowne wejście do ringu? W tamtym roku walczyłeś na gali charytatywnej z Przemkiem Saletą, znaczy w 2021, dwa lata temu, patrząc na rok kalendarzowy. Czy ciebie nie kusi wejście do ringu, ale chodzi mi tutaj o zawodową walkę? Cały czas jestem w treningu, to jest mój styl życia. Sam zajmuję się trenowaniem młodych adeptów, również zawodników. Jestem cały czas przy boksie i to jest moje DNA, jest już wpisane jakby w boks, natomiast wiadomo, metryki nie oszukam, PESEL cały czas idzie do góry, nie jestem coraz starszy, nie młodszy, gdzieś serce i rozum, w serce mówi walcz, walcz, możesz jeszcze sprawdzić, tym bardziej widzę, że naprawdę dobrze się czuję podczas treningów, natomiast rozum mówi, że to już czas odpuścić i tutaj myślę, że zostanę przy tym, aczkolwiek jeszcze jakąś pożegnalną walkę może stoczę, natomiast jeśli chodzi o jakieś rywalizowanie w tej kategorii wagowej, to na pewno nie. Przechodząc już na scenę międzynarodową, kiedy według ciebie dojdzie do pojedynku Usyka z Tysonem Furym? No dzisiaj słyszeliśmy tą rozmowę na TVS Sport, była właśnie między Krasiukiem a Piotrkiem Jagiełło i wszystko idzie w dobrym kierunku i prawdopodobnie będzie to unifikacja. Pierwszy raz w historii pięściarstwa zawodowego czterech pasów, nie trzech. Bo jeszcze będzie pas WBO na szali, a ostatnim mistrzem wagi ciężkiej, który zunifikował trzy pasy u Lennox Lewis w 1999 roku, więc to na pewno 23 lata temu, więc to bardzo odległy czas. Kibicuję tej walce, żeby ta walka doszła do skutku i będzie to nowe wydarzenie naszych czasów. Więc liczymy na to, że z tego co mówił promotor Aleksandra Usyka, ta walka odbędzie się w tym roku i prawdopodobnie na wiosnę, więc trzymajmy kciuki, bo to będzie naprawdę ogromne wydarzenie. I na kogo stawiasz w takim starciu? No jako, myślę, że to będzie pojedynek dwóch styli. No, wiadomo, Aleksander Usyk jest bardzo lotny na nogach, jest dobry technicznie, ale tutaj liczę na to, że jednak te wymiary Fury'ego, jego taka nieprzewidywalność i ta łatwość zadawania ciosów będzie to jego atutem. No ja kibicuję prawdziwemu ciężkiemu, bo sam jestem ciężki, czyli stawiam na Tysona Fury'ego. Który z nich straci swoje zero w rekordzie? Ten, kto wygra, pewnie zapisze się już na stałe w kartach historii pięściarstwa. No obydwaj zapisali się już w kartach historii, na pewno są wybitnymi pięściarzami. Tutaj nie ulega wątpliwości, kto śledzi karierę, to wie, że są pięściarze, których fajnie się ogląda i za styl, i za to, jak się prezentują, jak traktują kibiców. No tak, tak jak mówisz, to będzie walka, myślę, bardzo emocjonująca, tu zero w rekordzie. No wiadomo, że wydaje mi się, że mimo wszystko więcej do stracenia ma tutaj Fury jako ciężki, bo jednak przegrać z takim małym, ciężkim, jakim będzie nazywany Usyk, to jest, myślę, takie troszkę ujma, jeśli chodzi o podmyślenie ciężkiego, no ale wielkie wydarzenie i chciałbym, żeby ta walka była, bo to będzie naprawdę wielkie widowisko, a miejmy nadzieję, że oprócz wielkiego widowiska będzie to wielki boks na najwyższym poziomie, do którego będzie warto wracać i pokazywać im młodszym pokoleniom. Dokładnie, ty powiedziałeś, że oni się zapisali na kartach historii. Mi chodziło o to, że zapiszą się w sensie takim, że będą
postrzegani jak te największe legendy, bo nie wiem, czy widziałeś ostatnio, sporo jest takich rankingów, różni eksperci telewizyjni robią dziesiątkę najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej i o dziwo nie ma w tej dziesiątce Tysona Fury'ego czy Usyka. No tak, to jakby nie jest zależne ode mnie, no różne patrzenie, wiadomo, że kiedyś było 15 rund, dużo bardziej wyrównana była ta kategoria ciężka, nie było takich dysproporcji, więc ci ludzie wcześniejsi mistrzowie jakby są wyżej oceniani niż ci aktualni. Jest wiadomo inna generacja, zmiana czasów, no jak gdyby też do końca nie wiem, czym sugerują się te rankingi, ale tak faktycznie jak wspomniałeś, nie ma ich w rankingów, na pewno ten mistrz, który wygrałby tę unifikację i zunifikował te cztery pasy, które będą na szali, myślę, że to byłby taki szczególny znak, żeby pokazać, że należy mu się miejsce w tych rankingu wszechczasów. No i na koniec chciałbym odejść trochę od sportu. Nie wiem, czy się interesujesz tym światem freak fightów. Wiem, że kiedyś tam miałeś konflikty z niektórymi zawodnikami słowne, ale chciałem cię zapytać o wypowiedź Amadeusza Ferrariego. Nie wiem, czy kojarzysz Amadeusza, on teraz będzie bił się z Kamilem Łaszczykiem w formule MMA, na gali Fame MMA. I Amadeusz Ferrari powiedział, że mógłby zawalczyć z Tomkiem Adamkiem w MMA, bo Tomek Adamek, oglądając jego trening, powiedział, że to jest boom. Według ciebie taki pojedynek miałby sens? Czy Tomek Adamek mógłby sobie poradzić w MMA? Nie oszukujmy się, to nie jest zawodowiec Amadeusz Ferrari, bo on trenuje, ale to nie jest właśnie zawodowiec. Nie, no chłopak rozśmiesza wszystkich, teraz naprawdę jest polewka w tym środowisku pięściarskim, no chłopak wyszedł kilka, poćwiczył troszkę, powywracał się, coś tam się nauczył, w ogóle nie ma żadnych szans, no może musiał sobie jeszcze na razie Kamila Łaszczyka, który mam nadzieję spuści mu łomot, pokaże jemu miejsce, jak wygląda prawdziwy sportowiec, potrafi naprawdę to medialnie fajnie ubrać i dali mu szansę w tym zarobić ogromne pieniądze, na które on jest w ogóle nie jest wart tych pieniędzy, bo ze sportem to ma niewiele wspólnego, oprócz tego, że gdzieś chodził na siłownię i parę razy przyszedł na salę i coś tam się nauczył, a ogólnie nazywanie takiego wielkiego mistrza i prowokowanie go, no to jest wiadomo, chwyt reklamowy, każdy chce kupić, ja też mogę się bić z Ferrari i nawet w każdym momencie, nawet teraz zjąć i myślę, że bym poradził do jednej bramki, więc to jest jakby... Myślę, że Amadeusz może ci odpowiedzieć teraz na te słowa, bo wiesz, to jest tak, że jak ktokolwiek powie na jego temat, no to on od razu odpowiada. No to super, bardzo się z tego cieszę, niech odpowiada, nie? Że potem się jakoś nie wykręcał z tego, że ktoś znowu go zaczepia słownie, bo praktycznie nasze środowisko pięściarskie ma wyrobione o nim zdanie i wszyscy mamy bekę z niego, no, po prostu też taka poklasku, bo wie, że Tomek Adamek ma ogromną publikę i jak gdyby jest szanowaną osobą i dlatego jego nazwisko też połączone z takim nazwiskiem gwarantuje mu kolejną oglądalność, a co tam za tym idzie przebicie finansowe, więc po prostu nie chcę tutaj się wypowiadać, ale naprawdę to jest dla mnie śmieszne, bo myślę, że teraz dostanie łomot od Kamila i tu będzie wszystko zgaszone, a jakby dostał od Kamila łomot, to będzie taka beka z niego, że on chyba już naprawdę zamiast Ferrari będzie frajeri, tak jak to się u nas mówi w środowisku. Nie? No to już ostatnie pytanie. Wyjaśniłeś sobie ten konflikt z Denisem Załęckim, bo pamiętam kilka miesięcy temu mieliście taką wymianę zdań dosyć ostrą na Facebooku. Nie, nic nie wyjaśniałem, bo nie miałem czego wyjaśniać, ja po prostu wyraziłem swoje zdanie na ten temat i jak gdyby nie chciałem podejmować tej prowokacji i na tym się zakończyło. Dobra, dziękuję ci w takim razie.